Prokuratura Okręgowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym prowadzi dochodzenie w sprawie wyłudzenia podatku VAT przez kolejnych 4 mieszkańców Suwałk. Funkcjonariuszom udało się zatrzymać 2 mężczyzn i 1 kobietę. 4. osoba jest jeszcze poszukiwana. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, niewykluczone, iż przebywa za granicą. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się, mówiąc ogólnie, oszustwami podatkowymi. Kolejnym zarzutem to był zarzut wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 1 000 000 zł, jak również pranie brudnych pieniędzy. Tutaj wyliczyliśmy, że ogólnie mówiąc wyprano około 6 000 000 zł. Proceder trwał od 2014 roku i dotyczył obrotu nieistniejącym paliwem, a właściwie fakturami za nieistniejące paliwo. Uczestniczyło w nim kilka firm. Jedna ze spółek wystawiała lewe faktury, podczas gdy druga odzyskiwała na ich podstawie podatek od Skarbu Państwa. Śledztwo, zdaniem prokuratury okręgowej, jest rozwojowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą kolejne zatrzymania w tej sprawie. Póki co sąd wobec podejrzanych zastosował tak zwany areszt alternatywny. W sytuacji, gdy wpłacą podejrzani po 50 000 zł, zostaną zwolnieni z aresztu. Co do jednej osoby, czyli co do kobiety, nie wnioskowaliśmy o areszt, zastosowaliśmy wobec niej wolnościowe środki i poręczenie majątkowe w kwocie 20 000 zł. Jednocześnie zabezpieczyliśmy różnego rodzaju mienie, co pozwoli nam na odzyskanie części pieniędzy. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, sąd po zsumowaniu wszystkich popełnionych czynów zastosuje karę łączną. Po niedawnych zmianach kodeksu karnego pozbawienie wolności może sięgnąć okresu powyżej 10 lat.